Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Zestaw nabudowany od Ozdokana trafił do mnie na testy Pertum CS300. Zestaw składa się oczywiście, jak widać, z brony aktywnej, wirnikowej. Mamy tutaj przekładnię włoskiej marki Moreni. Jest dość mocno zakurzona, ja już tutaj zgarnąłem dużo, ale no ten piach się tutaj odkłada. Ta brona robi takie zamieszanie w niektórych miejscach, że naprawdę to wszystko fruwa. Mamy włókę, która jest regulowana bezstopniowo na dwóch korbach. Ja tutaj dość mocno podniosłem ze względu na to, że robiłem po kukurydze, nie chciałem, żeby mi się to tutaj zapchało. Wał Packera, najmniejszy średnicowo możliwy, jest większa średnica oraz wał gumowy, to jest oczywiście do wyboru. Tutaj regulacja głębokości, na jaką chcemy pracować broną aktywną. No i tutaj jednotalerzowy system wysiewu, opcja dwutalerzowa. Mamy kółka dociskające i to jest fajne. Głębokość regulujemy tutaj na tych otworach. Oczywiście na rurkach wszystko. I tutaj mamy też regulację docisku. Za pomocą klucza sobie regulujemy. Mamy skalę, możemy sobie też odpowiednio zapamiętać i wrócić do danych ustawień na danym polu. Czy to glina, czy to piach, można sobie przestawić. Zagarniacze bardzo fajnie sobie poradziły, choć uważam, że jest to wszystko trochę za masywne, za ciężkie. W niektórych miejscach naprawdę szły głęboko, mogłyby być troszeczkę lżejsze. Tutaj mamy drabinkę, nie zawsze trzeba jej używać. Tutaj pod osłonami oczywiście kółka wysiewające, regulacja denek, odpowiednia skala. Pokażę Wam na szybko tutaj jeszcze system, który działa na zasadzie załączania kółka wysiewającego i rozłączania, oczywiście ścieżki technologiczne. Odpowiedni silnik pociąga, by rozłączyć napęd dla jednej i drugiej rurki. Teraz jest to 6. i 7. rurka. Zasuwki oczywiście drobnonasienne i grubsze, czyli zboże. Ja pszenicę w tym ustawieniu tutaj sobie siałem, 220 kg na hektar. Wysiało tak jak chciałem, co do, można powiedzieć, kilograma, no bo w sumie wyszło mi idealnie. W środku, jak to w środku, przegrody są fajne w przypadku rzepaku. Wysiejemy wszystko do końca. Mieszadło też sobie tutaj mieszało. Mamy system tutaj wskazania z przodu, ile zostało w skrzyni. No i co jeszcze? Klapa dość masywna, ogólnie zbiornik 550 litrów. Można go zwiększyć nadstawkami, bodajże do 900 litrów. Tutaj mamy koło ostrogowe, no na które trzeba uważać jadąc od granicy. Zawsze zaczynamy sobie tamtą stroną, żeby go nie uszkodzić. Przekładnia bezstopniowa, olejowa. Mamy skalę. Ja tutaj tak naprawdę raz ustawiłem, to ustawienie mnie satysfakcjonowało dla wszystkich pól. Ta sama wysiewana ilość. Zrobiłem próbę kręconą, jest instrukcja, jak zrobić, ile obrotów koła, ile obrotów tutaj kluczem, który mamy zamontowany w tym miejscu. O, nie wspomniałem, że mamy tutaj siłowniczki. Tym przewodem się nie przejmujcie, bo to jest mój przewód do kamery. Zamontowałem sobie kamerę w skrzyni, żeby widzieć na monitorze dokładnie, w którym momencie już mi się kończą nasiona. Także to też tu jest moja taka prowizorka. Drugi przewód jest to przewód do załączania ścieżek. To jest kierowniczek w środku i on to załącza. Znaczników, szczerze mówiąc, nie używałem. Są tak naprawdę nowe, fabrycznie, bo nie widziały ziemi. No nie miałem potrzeby, więc tego nie testowałem. Jest jeden przewód i tutaj system przełączania zapewne raz działa jeden, raz drugi. Główna przekładnia ma wyjście z tyłu. Możliwe, że jesteśmy w stanie tutaj sobie podczepić na jakiś na przykład siewnik pneumatyczny. Gdybyśmy się uparli, na pewno takie mocowanie idzie tutaj dorobić. Góra, jak widzicie, na łączniku, więc prosta sprawa. Robota idzie, rozbija głębiej, mialej, jak chcemy. Na większą, mniejszą głębokość do wyboru, do koloru. A tutaj jeszcze mamy taki system pływania. Widzicie, że to jest tutaj ruchome, ten element, i to pozwala maszynie dostosowywać sobie według siebie. Jeszcze dodatkowo, poza tym, że mamy ramiona napływającej, on jeszcze sobie tutaj pływa odpowiednio do podłoża. Wałek ze sprzęgłem ciernym. Oczywiście, jak to w bronach aktywnych, trzeba wałek wyłączyć, ponieważ robi się duży kąt względem ciągnika, no i moglibyśmy tutaj coś zepsuć. Także każde podniesienie to wyłączenie wałka, później opuszczanie to wałka włączenie. Taka ciekawostka, że skrzynia może być podzielona na dwie komory, z której jedna będzie zasypywana nawozem i będziemy dozować nawóz. Będą dodatkowe kółka wysiewające tutaj z przodu, tylko uwaga, ten nawóz trafia również do tych samych rurek. Mamy drugą przekładnię, którą oczywiście ustawiamy dawkę nawozu, ale to trafia do jednych rurek. No i są użytkownicy, którzy w ten sposób sieją i jeśli utrzymujemy odpowiednią normę wysiewu danego nawozu, to nic się absolutnie z nasionami nie dzieje i
za jednym przejazdem możemy również zastosować nawóz. Odczepianie brony aktywnej od siewnika nabudowanego jest bardzo proste. Mamy dźwignię i takie zabezpieczenie, które wyciągamy, więc wystarczy wyciągnąć, odblokować i tak naprawdę odjechać. Oczywiście wcześniej trzeba tutaj w tę ramę wsunąć odpowiednie stopy. Stóp teraz tutaj przy sobie nie mam, ale też gdzieś na filmie pewnie wam się migną, jak to jest skonstruowane. Tutaj jeszcze taki rzut na konstrukcję całego ramienia wysiewającego, ramienia redlicy, podpory. Tutaj oczywiście docisk, ta sprężyna ciągnie w dół i utrzymuje odpowiedni docisk. Ta rura się tutaj przekręca, żeby regulacja mogła być dokonana. Oczywiście z tamtej strony, tak jak pokazywałem, śruba, która nad tym czuwa. Tutaj napęd jest przekazywany na koło ostrogowe. Nic skomplikowanego, nic wymyślnego. Klasycznie, tak jak jest to w innych siewnikach. Jeżdżę na prowadzeniu, ale mam też sterownik, który dzięki opuszczaniu i podnoszeniu znaczników, są odpowiednie czujniki, zlicza mi przejazdy. Pierwsza liczba to ustawiona liczba przejazdów do włączenia ścieżek technologicznych. Teraz jakby wskazuje, że to jest czwarty przejazd. Choć ja tego po prostu nie używam, bo jeżdżę na prowadzeniu, ale w każdej chwili manualnie sobie mogę włączyć ścieżki technologiczne. Zaznaczyłem sobie tutaj na mapce prowadzenia zielone linie, to są moje ścieżki, wtedy sobie przyciskam i kropki odpowiednio sygnalizują mi, że mam włączone ścieżki technologiczne. Z perspektywy operatora mam wskaźnik, który pokazuje mi ilość jeszcze materiału siewnego w zbiorniku, a tutaj zasilanie tego złącza. Ja mam tutaj kamerę, więc się sugeruję bardziej kamerą niż tym wskaźnikiem. Jeżdżę 7,5-8 km na godzinę. Głębokość pracy tutaj dość znaczna, bo nawet pogłębiłem sobie troszeczkę, żeby dobrze mi równało po bezorkowcu. Zostały miejscami takie większe wgłębienia. Nie wiem, czy na kamerze będzie to widać, teraz przede mną jest taki spory rowek. On się świetnie tutaj wyrówna, zagarnie i nie będzie po nim śladu. Redlice talerzowe też radzą sobie świetnie. Dojeżdżam do Uwrocia, zwalniam sobie zawsze, żeby przed broną wszystko się dobrze upłynniło i dopiero się zatrzymuję, podnoszę. Oczywiście najpierw wyłącza mi się wałek automatycznie, żeby nie uszkodzić po prostu tego wałka. Przy takim zestawieniu brony aktywnej, przedniego wału, mam sporo manualnej opcji, sporo do zrobienia na uwrociu. Ja sobie tutaj wszystko zaprogramowałem, włączam sobie prowadzenie. Teraz wystarczy, że nacisnę jeden przycisk. Opuszcza mi się siewnik, opuszcza mi się wał, włącza mi się wałek, więc wszystko automatycznie. Nie muszę się już niczym przejmować, ale jeżeli miałby to wszystko robić po kolei, to oczywiście opuszczenie podnośnika, włączenie wałka, opuszczenie przedniego wału, ustawienie go w pozycji pływającej. Także trochę do zrobienia jest, ale odwdzięcza się to pięknie równym polem. Pomimo tego, że mamy sporo resztek kukurydzy, to wszystko bardzo fajnie tutaj wygląda.